Jesteśmy na Koziej Górze, ekipa się zbiera. Będzie fajna zabawa. No to 17 fur gotowych do jazdy. Albo prawie gotowych. Powiem ci tak, o, na Simexach jazda to jest tragedia, nie? Po asfalcie. Ale zobaczysz w terenie jest inaczej. Powinno być lepiej. Powinno być lepiej. Kogo nie ma, niech się odezwie. Generalnie, jeżeli będziemy gdzieś się zatrzymywali na drogach asfaltowych, to tam grupie, żeby chociaż były przynajmniej maksymalnie trzy auta, żeby była przerwa, żeby w razie ktoś, który będzie tam ominąć nas chciał. A to będziemy asfalt mieli? Nie ma żadnego mijania. Może się zdarzyć. No tradycyjnie będziemy unikali terenów zabronionych. Ja nie muszę kartkę. No to ty będziesz jechał, a my będziemy czekali, aż żebyś ktoś z radiem zamykał, nie? To jeszcze chciałem rzec, gdzie będą miejsca takie alternatywne do przejechania, zatrzymujemy się, kto chce jedzie sobie ścieżką, zrobię na pierdala, a reszta sobie boczkiem przejeżdża i patrzy i ewentualnie sobie no, filmuje. Nie, ja nie, ja jadę po lewo. Także tyle wszystkiego, 10 kanał CB, jeżeli mamy PMR-ki to też 10. Może nie wszyscy mają cybiki? Co ty? Odprawa jest! No! Dobra, już po! Już po! To jasne! Drogę włożę. Ja chciałem tylko zgodzić, żebyśmy o 9.30 startować. Nie? 9.30 zbiórka, start o 10.00. Wcześniej powiedziałem, jeżeli będziemy zatrzymywali się gdzieś na asfalcie, zostawiamy sobie co trzy auta miejsce dla tych, żeby mogli ewentualnie gdzieś tam nas się schować. Bo jest tego tych samochodów dosyć sporo dzisiaj. 17. Nawet na kotlarnię tyle nie przyjdzie. No to się rozbierało trochę. No fajna pogoda jest dzisiaj, ognisko tradycyjnie przewidziane. Także mam nadzieję, że program zaprezentowani wszyscy? Ja nie. Ja. Ale podzielę się z tobą. Dobra. Da się coś na sępa na pewno wrzepić. No i w zasadzie tyle, co nie? Także co, spadamy. Tak jest. Lecimy. Słuchaj. Liczę się, Arturku, bo tam jeszcze się kurwa nie powyjeżdżali. No dobra, do tego mówię, kto tam ostatni, niech melduje, nie? Fajnie to wygląda, nie? Super. Już w której będzie miał filmowy długości. No i widok na obie kopy. Jeszcze już pojechali tam daleko? No, a tam na wprost widać elektrownię w Brzesiu. Co tam? Sprzęgła? Trzeba podkręcić troszkę. Jak tam klimat? Klimat jest zajebisty. Nie wiem, muszę rozrusznik wymienić. Ale to twój, tak? Jorun, a to tafla jeziora, wiesz, 2 km czy ile? A my jedziemy, nie? Woda do środka ładuje. A my, no co panu będę mówił? Tak jest skorzystane to auto, tak było. Zgodnie z przeznaczeniem. I mówi i chodź, to na startowy. Poszli! Jedźmy do złota, bo się musi ci psuli na pieczę. Ale widzisz, to sprzęgło, to rozrusznik. A tam ma co być może sprzęgło, nie? Sprzęgła nie ma, no. Ale on już początku ma się z tym sprzęgłem. Jedziemy. Problem.
przebić, później mamy taką ścieżkę już twardą, bardziej. Można, wiesz, prawą, lewą stroną, środkiem, jak ktoś sobie życzy. Są to koleiny po potężnych, ciężkich ciągnikach. Także... To lewą stroną. Tam dalej już jedziemy i dojeżdżamy do tak zwanej ścieżki zdrowia. I jak to się mówi, panienki prawą stroną, faceci lewą stroną. Nie no, kojarzę. Ty, oni jeszcze nie dojechali na końcu. Jedziemy, jedziemy. Nie wiem, czy polem faktycznie nie objadę tego. Nie, no bo tu jest, no złaci tam, gdzie woda stoi, jest tu i głęboko. Patrz tam, będzie wjechał, ładnie. Będzie wjeżdżał. O to nie te rano. Ale nie wiem, czy te rano też by dał radę tutaj. Tak? Tak? No, przejeżdżałem ostatnio tą, wjechałem nie tą. Wszyscy przyjadą polem. No raczej. Pole mu ujebałem w górę. A ja dwa i do końca. Chyba na co pijesz? Dobra, dawaj. I jeszcze raz. Bo to brakło pół metra. Rozjebać cię klasę. Czekaj, nie, no mu spali ten.
tu. Troszkę więcej waży. Ja nie wiem, czy ja ruszę. Dlatego pytam po co. Chętnych masz takie tłumy? Zauważyłem. A ja w szczególności. Przejebane. Wiesz co, bo tam masz tą górkę i podbija koła, nie? I tracisz przyczepność. Widziałeś, ile ja za pierwszym razem wyjechałem. Jakbym miał z tyłu zaspawany most, to bym wyjechał. Aha, no tak. No, ale to wiesz, to było cholerę lat temu, nie? A ta droga, ja widziałem, jak oni jeździli. Później na filmach to już widziałem, że to jest tak rozjechane, że praktycznie na wszystkich piątkach przyjechać. A co jest sprzęgło znowu tradycyjnie? To co, może ja spróbuję? No to pewnie. W zasadzie ja tak powiem ci szczerze, między te... kolejnami. Między koła i pójdziesz. No. Górą, nie? Taś. Taś między kolejnami, tylko byleby nie wpaść, nie? Jak nie, to rozpocząć się z tymi spod ambony, piątka redukty. Ale dla pocieszenia powiem ci, że się nie przewrócisz, bo cię będzie trzymała brusa. Tak. Tak, to jest ten plus. Zaraz! No tego nie widziałem! Zamknij oczy! Adi, dwuja i gazu od chuja! Dwójka i krajer. Tu jest koniec zabawy! Jedź, o, górą jedź! Górą! Górą, tędy! Będziesz pierwszy, który przejedzie. Dawaj na Simexie na trakcji, pójdziesz górą! Ja nie mam rady, to co nie piło. To jest pewne. Ale po co się tak zrobi? To jest pewne. Już! Lino! To trochę krócej przejechał. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, cause you've been a good friend, thank you.
No i doświadczyłem jednego z gorszych scenariuszy, czyli rozwalony drążek kierowniczy, no i każde kółko w inną stronę. Na szczęście byliśmy blisko domu Artura, więc po zdemontowaniu całego drążka podjechaliśmy patrolem i po spawaniu podkładki mocującej wyrwany stworzeń w zasadzie po 20 minutach byliśmy z powrotem z gotowym elementem przygotowanym po prostu do montażu. W zasadzie jak na takie małe auto, to te kurwa końcówki są mega potężne. Wielkie strasznie, aczkolwiek. Aczkolwiek wyrwało. Ty, ja do wami to uczę. Tak, ale musimy być w naszym domu, nie? Gdzie? Po polu. Dobra. Gdzie jest ten młotek? Nie ma... Aha, wiecie, że wiecie, że muszę wracać? No, to dobrze, ja myślę. No, to wszyscy polecie. Wiesz co, może poruszę kierownicę, może to wskoczy trochę. Nie, to to już... Więcej nie wskoczy, po prostu ta guma tutaj była jeszcze, wiesz? Aha. No teraz... Powiem wam, przejście całości, a jeszcze nie ma wszystkich, zajmuje trochę. No to na zdrowie ci. Jak będziesz jechał, to nie hamuj, za żadne skarby. Nie hamuj w ogóle, nie? Ja wiem, ale... Nie. Dopiero jak chcesz hamować, to na samym dole, nie? A tutaj tylko... Rób wszystko, tylko nie hamuj. No i hamuj. Później to tak. Jak już zjedziesz z górki, jest tam pół na dole, nie? I jedź. No pierwszy rzut ma, że on szybko pojedzie, nie? Na biegu, na jedynce z reduktorem. Bez hamulca. Na reduktorze, bez hamulca. Tam ci Artur pokazuje na dole. No to jak idzie. Dobrze, tylko bez hamulca, a nie na reduktorze.
Cześć. Tam dość wysokie kąty natarcia, także. Kurwa, pierdolę. To odważny. Brak to jeszcze. Do ciebie. No to kurwa, po pępek. Jak sobie Jacek obejrzy z telewizji, testowali kamera wojskowego Hajdynkę. To co? Pędy przejeżdżał? Tak, został tu. Nie przejechał? Nie miał takiego, nie miał takich. Ten od piątka? To. A ja tu przejechałem? To jest ta dziura. To dawaj, pokażę ci, co się robi. Marchewa była! Weszła, ja też weszłem. To? O kurwa, na korzeniu, myślisz? Samo wciągarkę dawaj, Jarek. Wiesz co? Dawaj, no, dawaj, dawaj, pójdzie, dawaj, pójdzie. Dawaj, dawaj, ja daję jeszcze. Jeszcze, dawaj. Jeszcze. Dawaj, jeszcze tego pójdzie, dawaj, samolet. Samo wciągarkę. I tyle było tej jazdy. As! To musiał zrobić. Póki stoi z tyłu.